Jeśli by część członków SMLW porównać do lekarzy, 3 lata temu zaordynowali oni spółdzielczej działalności kulturalnej ostrą kurację odchudzającą. Niestety ograniczenie finansów pacjentka znosi źle i ma się coraz gorzej. W tej chwili środki nas ograniczyły do tego stopnia, że nawet możliwości zatrudnienia instruktorów godzinowych, na których też opiera się twórcza praca, są po prostu niemożliwe i nawet nie możemy poszerzyć naszej oferty. Wręcz przeciwnie, z miesiąca na miesiąc konieczne staje się jej ograniczanie. Doraźnym na to lekarstwem jest podwyżka stawek za udział w klubowych zajęciach. Problem w tym, że ma ono poważne skutki uboczne. Jest kryzys No rodzice po prostu też nie bardzo mają i ja to rozumiem, że płacenie o 10 czy 20 zł czy 30 zł za sekcję więcej no stanowi to dla przeciętnego mieszkańca naszego blokowiska no już sporą kwotę. W związku z tym każda sekcja, gdzie jest podniesiona stawka nawet minimalnie, zmniejsza nam ilość dzieci, a właściwie to nie o to chodzi, dlatego że nam chodziło głównie o to, żeby tych dzieci skupić jak najwięcej. Wśród osób, które zaniepokoił taki stan rzeczy, znaleźli się m.in. mieszkańcy osiedla Jagiellońska. W piśmie skierowanym do jego radnych wyrazili swój niepokój związany z zapowiedziami likwidacji znajdującego się na ich terenie klubu Kamil. Znajdując zresztą wśród członków rady gorących sprzymierzeńców spółdzielczego mecenatu kultury, natychmiast umieścili oni tę sprawę w porządku swoich obrad. Uważam, że kluby osiedlowe pełnią rolę opiekuńczą i wychowawczą dla dzieci, które z różnych powodów nie uczęszczają do przedszkola. Mają okazję rozwijać swoje zdolności manualne, sprawność ruchową, wzbogacają swoją wiedzę. Są tam gimnastyki artystyczne na pewno, które pomagają w rozwoju fizycznym każdego dziecka. Są sekcje muzyczne, zajęcia świetlicowe, dydaktyczne. Zyskują dzieci, zyskują też ich rodzice. Taka matka, jeżeli może oddać na parę godzin dziecko, prawda, może wiele spraw w tym czasie załatwić. Może pójść do lekarza, sprawy jakieś urzędowe. No i wie, że dziecko jest pod dobrą opieką i fachową opieką, bo nasze panie, które tam pracują, nie mamy słów uznania dla nich. Ale samymi słowami 9 osób na stałe zatrudnionych w 5 spółdzielczych klubach nakarmić się nie da. Zwłaszcza, że już od czerwca z 20 kilku tysięcy przeznaczanych miesięcznie na ich działanie zostanie tylko 19. Wspomaganie konta dochodami z imprez komercyjnych nie wystarcza, podobnie jak pieniądze konkursową ścieżką pozyskiwane z miejskiego budżetu. Jeśli ten konkurs wygram, przebrnę przez jak gdyby formalne i merytoryczne zadania, które tam sobie stawiamy jako naszą działalność, no to wtedy jakieś środki oczywiście otrzymujemy, tyle tylko, że to nie zabezpiecza nam jak gdyby ciągłości finansowej, bo to są środki na konkretny cel, my ten cel musimy zrealizować, jak gdyby rozliczyć się z tego i niewiele z tego tak naprawdę mamy. Już teraz wiadomo, że w tym roku nie odbędą się luby. 17-letnia bogata w sukcesy i spektakularne wydarzenia tradycja legionowskich prezentacji teatralnych zostanie przerwana mocnym cięciem ekonomicznego miecza. W starciu z jego ostrzem spółdzielcza kultura jest aktualnie bez szans. Skutki społeczne tego, że tej działalności nie będzie, będą gorsze niż to, że jesteśmy i jakąś tam liczbę tych dzieci przyjmujemy. Beneficjenci spółdzielczej działalności, tym razem z osiedla Sobieskiego, nie wyobrażają sobie jej końca. Zarówno ci młodzi... A co wam się tam najbardziej podoba? Fajne rzeczy. Fajne zabawki. A tobie? Zabawa. I malowanie. Jak i ci całkiem już dojrzali. Ten klubik jest potrzebny. Jest zainteresowanie, dzieci są zadowolone. Mają dużo zajęć plastycznych. No i rytmika, i gimnastyka, i rysunek. Dzieciaki mają tu fajnie, a nie można się dostać do zwykłego przedszkola, więc tutaj też spędzają miło te chwile i fajnie jest. Fajnie, ale biednie. Zbyt biednie. Według zarządu SMLW wspomaganie kultury dochodami z działalności gospodarczej musi mieć swoje granice. Radni z osiedla Jagiellońska są innego zdania. Mamy finanse, mamy nadwyżki pewne, gdzie nawet statut mówi, że powinniśmy takie kluby finansować. Jeszcze kilka lat temu gwarantował to odpis w wysokości 10 groszy za metr kwadratowy lokalu. Rocznie z tego tytułu pozyskiwano blisko 500 tysięcy złotych. Dziś sytuacja jest taka, że wielu starszych mieszkańców na spółdzielczą kulturę płacić nie chce. Osiedlowi radni takie często podszyte ekonomią stanowisko doskonale rozumieją.
Ale z drugiej strony te kluby są około 20 lat. Tak jak klub na przykład na Batorego, tak? Czy nawet więcej. I kiedyś ci ludzie swoje dzieci prowadzali i wszyscy płacili, tak? I nie zastanawiali się nad tym. Więc może dzisiaj też należałoby pomyśleć, że te 3 zł czy 4 zł to nie jest aż taki wielki pieniądz. Tym bardziej, że choćby przy okazji Wielkanocy i Świąt Bożego Narodzenia często do osiedlowych seniorów on wraca. Może więc warto ponownie zastanowić się, czy aby na pewno kulturalne odchudzanie spółdzielcom służy, póki jeszcze nie jest za późno.